Hej, witajcie, jestem Michał Wolfram, a dzisiaj kolejna część przygód z rozwojem naszego bota do Telegrama na ESP8266 sterującego przekaźnikiem. Dzisiaj poruszę dwie kwestie. Pierwszą kwestią jest bezpieczeństwo tego bota, a drugą wsparcie dla NoIP. Bezpieczeństwo tego bota jest takie jak jego konfiguracja, a tutaj w przypadku Telegrama działa to w ten sposób, że owszem, my możemy się do niego odnieść po tym jego handlu boiler switcher i użyć polecenia boiler on lub boiler off. Natomiast, tak jak my, jest go w stanie dodać każdy. Więc każdy w Telegramie jest w stanie sterować naszym botem. I to nie jest generalnie coś, co by się nam szczególnie podobało. Co innego, jeżeli powiedzmy byłaby to jakaś tam dekoracja świąteczna, okolicznościowa, leci sobie jakiś tam livestream na powiedzmy YouTubie, jakiejś tam powiedzmy szopki czy czegoś i ludzie mogą sobie przez Telegrama powiedzmy załączać jakieś tam światełko, czy tam gwiazdę, czy wyłączać. No i wiecie, jest to interaktywne i fajne i każdy może się tym bawić. Super sprawa. Natomiast jeżeli jest to przełącznik naszego boilera, no to nieszczególnie jest to rzeczą, którą chcemy komuś udostępniać. Nie? Więc co możemy zrobić? Najprostszy sposób to uzyskanie unikalnego znacznika tego, kto pisze do bota i na tej podstawie zezwalać bądź nie na możliwość sterowania tym botem. Tę procedurę zaimplementujemy w naszym kodzie i dzięki temu będzie bot mógł pozwalać bądź nie na komunikację ze sobą. Tomek prosił o scenariusz taki, w którym jest grupa, w której jest kilku użytkowników i każdy użytkownik tej grupy może sterować botem. Jest to o tyle fajny sposób, że dzięki temu nie musimy za każdym razem, jak chcemy kogoś do tego bota uprawnić, wprowadzać zmian w naszym kodzie. Tylko dodajemy osobę do grupy i cała grupa jest uprawniona do kontaktu z botem. Oprócz tego dobrze jest, żebyśmy też jako my sami mieli możliwość kontaktu z tym botem, niekoniecznie przez grupę, ponieważ grupę na przykład ktoś może usunąć, a botem sterować byłoby fajnie dalej. Więc zróbmy sobie przykładową grupę. Nazwijmy ją WTC. Dodamy tutaj naszego boiler switcher bot. Proszę bardzo, jest grupa, możemy się zwrócić do naszego bota. No i bot nam odpowiada. Jak uzyskać unikalny znacznik tego czatu? Najpierw musimy zobaczyć, co i gdzie chcemy użyć. Idziemy sobie tam, gdzie nasza wiadomość jest odczytywana. Jak widzimy, nasza wiadomość to jest obiekt klasy tbmessage. tbmessage jest zdefiniowana w naszym pakiecie Async Telegram 2. Natomiast jak zobaczyć, co ona definiuje? Tutaj jest taki link How to use the library i jeżeli przejdziemy sobie w data types do tbmessage, to zobaczymy, że ona tam ma jakiś tam typ, datę, identyfikator wiadomości, identyfikator czatu, co nas może ciekawić, jak również ma tbuser i tbgroup. Fajnie by było na przykład połączyć się pod grupę albo pod użytkownika i weryfikować właśnie tego użytkownika tudzież grupę. To by było fajne. Natomiast ubiegnę Was, ja próbowałem użyć grupy, natomiast dostałem wiadomość o tym, że takie coś jak grupa nie istnieje. Więc poszukałem sobie w tym projekcie, czy ktoś nie zgłaszał czegoś związanego z tą grupą i wychodzi na to, że dokumentacja jest nieaktualna. Dlaczego? Ponieważ jedna osoba zgłosiła, że zaktualizowała bibliotekę do wersji 2.1.1 i zorientowała się, że struct tbgroup został usunięty. Używam structa do odczytu ID grupy, aby zdeterminować, czy grupa może wysyłać wiadomości do systemu. Więc teraz jak mogę sprawdzić identyfikator wiadomości i zdeterminować, czy wiadomość jest poprawna, czy nie, bazując na identyfikatorze grupy? No i ten deweloper, o ile się nie mylę, to jest deweloper, tak, to Antino Cotesta, zwrócił się z przeprosinami za niedogodność, że zmienił trochę organizację danych, ponieważ grupa jest tak naprawdę czatem z negatywnym identyfikatorem. Można odnieść się do tego poprzez traktowanie grupy jako normalnego użytkownika. Więc jeżeli potrzebujesz identyfikatoru czatu, jest zawsze zapisany pod message chat ID. Więc tak naprawdę musimy użyć identyfikatoru message.chatid, aby zdeterminować, jaki jest nasz czat. Możemy go sobie wyświetlić powiedzmy w ten sposób. Kropka, nowa linijka. Wiadomość z czatu ID string message chat ID. I zobaczymy, czy teraz, jeżeli wyślemy wiadomość z naszej grupy, to ta wiadomość będzie miała dopisany chat ID. OK. Zwrócimy się do naszego bota. Wiadomość z czatu ID takiego a takiego. Tak samo, jeżeli zwrócimy się do naszego bota stąd,
To tak samo wyświetla wiadomość z ID czatu, który jest równy naszej nazwie użytkownika. Teraz chcielibyśmy, żeby ten bot dozwalał wiadomości przychodzące z dwóch kont. Z mojego konta i z grupy. Ten kod, który teraz napiszę, jest tak zrobiony, że można wprowadzić dowolną ilość tych identyfikatorów. Zrobię to w ten sposób, że w naszych credentialsach zdefiniuję kolejny klucz, nazwę go Telegram Permitted Chat IDs. I to nie będzie identyfikator cyfrowy, tak jak tutaj, ale to będzie tekst, w którym wartości będą oddzielone przecinkami. Dzięki temu będzie prosto dla użytkownika, aby dodać do niego kolejną wartość. Więc tutaj będzie identyfikator naszej grupy. Skopiujmy go sobie stąd. Bardzo ważne, żeby zaczynał się od minusa, czy tam myślnika, a kończył się na cyfrze, żeby nie było tutaj ani spacji, ani kropki. Wklejamy go. A tutaj jako drugi klucz dodamy nasz identyfikator użytkownika. Możemy sobie na końcu tam oczywiście napisać komentarz. Ja off camera dodam sobie ten klucz z poprawnymi danymi do swojego credentials.h. I teraz idę sobie do naszego kodu. I tutaj muszę zdefiniować ten klucz, odnieść się do niego i potem zaimplementować logikę. Aby tą logikę zaimplementować, muszę znaleźć, jak to zrobić. Więc muszę sobie wyszukać teraz Arduino split string by comma. Czyli Arduino, rozdziel stringa, czyli ciąg znaków na podstawie przecinka. Tutaj jest post na forum Arduino z 31 lipca 2020 i w tym miejscu jest podany kod, którego użyjemy. Bardzo ważne jest to, że on tutaj wymaga, żeby nasz array był zapisany trochę inaczej, bez tej gwiazdki, z tymi nawiasami kwadratowymi. Zaraz to zaimplementujemy i zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, zrobimy to tak, jak jest tutaj. Natomiast zaraz Wam powiem, na co należy uważać, bo inaczej ten kod nie będzie działał. Char i tutaj zrobimy, czy nawet const char, nie? Const char i teraz będzie permitted user IDs, przepraszam, chat IDs równa się telegram permitted chat IDs. Bardzo ważny średnik na końcu. I oczywiście nawias kwadratowy. OK. Teraz idziemy do naszego kodu, gdzie wiadomość jest odczytywana, gdzie ją będziemy porównywać. Logika będzie wyglądała tak. Jeżeli dostanę wiadomość, to zakładam, że identyfikator czatu jest nieuprawniony i będę po kolejnych elementach, które są oddzielone tym przecinkiem, chodził i sprawdzał, czy identyfikator czatu jest równy temu elementowi. Jeżeli jest równy, zmienię, że ten czat jest uprawniony i przejdę dalej. Jeżeli czat dalej będzie nieuprawniony, to przerywam procedurę, ponieważ nie ma sensu robić czegokolwiek dalej. Logikę sobie zaimplementuję od tego miejsca. Wprowadzę tutaj zmienną, zero-jedynkową, czyli albo tak, albo nie. Current chat is permitted. Czyli teraźniejszy czas jest uprawniony, zdefiniuję ją sobie jako false, czyli nieprawda. I teraz zrobię coś takiego. To będzie jakby ostatnia linijka tego kodu. Jeżeli, wykrzyknik to jest, jeżeli nie zgadza się to. Current chat is permitted. To return, czyli po prostu zwróć, porzuć to. Czyli dzięki temu on zacznie loop potem od nowa, a nie będzie tego loopa kontynuował. I teraz logikę będę implementował w tym miejscu. If permitted chat IDs nie jest równy niczemu, czyli jeżeli w tym permitted chat IDs jakiś tekst się znajduje, to teraz będę go porównywał. Natomiast tutaj jest zrobione coś takiego, jest zdefiniowany wskaźnik. Najpierw temu wskaźnikowi przypisujemy jakby wartość podzielonej tej tabeli z tymi danymi,
a następnie po tym wskaźniku chodzimy i tam wpisujemy jego wartość tam do jakiejś tabeli. Ja tego wpisywania wartości robić nie będę. Natomiast będę chodząc po tym wskaźniku, inkrementował go potem, a wcześniej porównywał, czy ten wyraz, który zawiera w tej chwili wskaźnik, jest równy temu identyfikatorowi czatu. I bardzo ważne jest, żeby się nie złapać na tym, że ta funkcja strtok zmienia to, co na początku było zdefiniowane. Czyli ona usuwa z tego elementy, a tego nie chcemy. Ponieważ chcemy, żeby każdą wiadomość jakby zaczynał od początku, a nie zostawiał tylko ostatni element jakby tego zbioru tych dozwolonych identyfikatorów. Bo w takim przypadku, jeżeli program będzie porównywał nadawcę pierwszej wiadomości, to zostawi tylko ostatni element tego zbioru identyfikatorów dozwolonych. Jeżeli przyjdzie druga wiadomość, to nie porówna jej z pierwszym elementem, tylko od razu z ostatnim, ponieważ tylko to zostało w tej zmiennej. Więc co musimy zrobić? Musimy zdefiniować drugą taką zmienną i za każdym razem, kiedy wiadomość przyjdzie, kopiować do niej tą zmienną wzorcową i wtedy tą zmienną lokalną sobie tam może kasować i tak dalej, ale za każdym razem, jak przyjdzie nowa wiadomość i będzie trzeba znowu porównać ten identyfikator, będzie kopiowana jej treść ze zmiennej wzorcowej. Zaraz wam pokażę, jak to się robi. Musimy sobie zdefiniować tą zmienną, na której będziemy tutaj operowali. Char permitted chat IDs local, powiedzmy, że to jest zmienna lokalna. I co jest ważne? C++ jest strasznie cięty na długości tabel. Nie ma w nim takich fajnych rzeczy jak w Pythonie, że sobie definiujecie tabelę i macie gdzieś, jaka ona jest długa, ile ona ma elementów. Możecie do niej dodawać elementy, możecie z niej kasować elementy. Nie ma z tym problemu. Ten język jest cięty na to. Więc, żeby mu tutaj ułatwić tą sprawę, to od razu zdefiniujemy długość tej zmiennej taką, jak jest długość tej zmiennej bez local. Więc robimy tutaj otwarcie nawiasu kwadratowego i zrobimy coś takiego. Size of to jest funkcja, która mówi, jaka jest długość zdefiniowanej w tym nawiasie zmiennej. Jeżeli wpiszę sobie tutaj permitted chat IDs, oczywiście musi być nie O, a P, to ona tutaj zwróci, jaka jest długość tej tabeli permitted chat IDs. I następnie musimy zrobić str cpy, czyli kopiuj wyraz, kopiuj stringa. W Pythonie byśmy zrobili, kurczę, tam powiedzmy test 1 równa się tam powiedzmy test 1, 2, 3, a potem byśmy zrobili test 2 równa się test 1 i byłoby skopiowane. Ale w C, jeżeli treść tej zmiennej test 2 się zmieni w takim przypadku, to wtedy zmieniłaby się treść tego też. To jest bardzo nielogiczne, ale tak niestety działa C, C++. I tutaj ta funkcja strcpy kopiuje z zmiennej oflagowanej jako const char do zmiennej char. Zmienna char to jest nasza ta zmienna local. To też jest nielogiczne, bo normalnie kopiujemy ze źródła do zmiennej docelowej, a tutaj jakby jest pokazane, że do zmiennej docelowej kopiujemy ze źródła. Ale cóż, dlatego pokazuję to, żeby po prostu było wiadomo. Więc tutaj wpisujemy permitted chat IDs local, a tutaj permitted chat IDs. Dzięki czemu mamy skopiowane z tej zmiennej wzorcowej do naszej zmiennej lokalnej tą treść. I teraz możemy rozpocząć porównywanie. Definiujemy nasz ten pointer, ten nasz wskaźnik. On jest zdefiniowany jako char, gwiazdka, permitted chat IDs pointer równa się. Tutaj pominiemy sobie tego nula. Zrobimy od razu ten strtok, który rozbija ten wyraz na te przecinkowe wartości strtok permitted chat IDs local i tutaj definiujemy nasz ten rozdzielnik i teraz robimy to, co jest tutaj mniej więcej, oczywiście trochę to zmienimy, while, czyli dopóki permitted chat IDs pointer nie jest równy zmiennej pustej, to permitted chat IDs pointer równa się strtok null i nasz rozdzielacz. To jest przekazanie kolejnego tego wyrazu. I teraz w tym miejscu będzie się odbywało nasze porównywanie bieżącego wyrazu do identyfikatora wiadomości. Więc zrobimy sobie if permitted chat IDs pointer równa
MSG chat ID, to wtedy current chat is permitted true, prawda. Kwestia jest jeszcze taka, że ten pointer to jest char, ten chat ID to jest int64t, więc musimy to ustandaryzować, doprowadzić do tego, żeby były tak samo zapisane. Ponieważ to są dwa różne typy i nasz C++ będzie o to bardzo niezadowolony, więc musimy to zrobić, przekonwertować to na stringa i to na stringa. Jako zmienną po prostu ciąg znaków. I teraz, jeżeli jest tożsamy ten pointer i chat ID, no to zmieniamy na prawdę. I jeżeli ta iteracja się tam zakończy, no to przejdziemy dalej. I to jest OK. I interesowałoby nas jeszcze jedno. No bo popatrzcie, jeżeli już znajdziemy dobry chat, no to ten będzie dalej chodził po kolejnych elementach tej grupy identyfikatorów. A jeżeli znalazł odpowiedni, ten już pasujący, no to nie musimy tego robić, bo to znaczy, że chat jest uprawniony, nie musimy chodzić dalej po nich. Więc robimy tutaj właśnie, jeżeli ten permitted chat ID z pointer nie jest równy null i dopóki current chat is permitted nie jest zdefiniowane jako prawda, no to wtedy będziemy po tych identyfikatorach chodzili. OK. I sprawdźmy, czy to nam przejdzie. Teoretycznie powinno. Zrobimy test. Załącza. I wyłącza. Sprawdzimy jeszcze z poziomu naszego czatu prywatnego. I wyłączę. Teraz usunę z tych dozwolonych identyfikatorów identyfikator mojego użytkownika i zobaczę, czy dalej będzie z niego przyjmował połączenia. Oczywiście kasuję ten identyfikator off-camera z cardinalshells.h, a tutaj pokazuję Wam tylko, w jaki sposób to robię. OK, sprawdźmy, czy nasz bot odpowiada na grupie. OK, odpowiada. A na czacie prywatnym? Już nie odpowiada. I to jest coś, jakby co było naszym celem, żeby móc wyznaczyć tylko te konta, które są uprawnione do zarządzania tym botem. Ja sobie teraz przywrócę ten klucz tak, jak był poprzednio. I przechodzę do drugiego elementu naszego dzisiejszego rozwoju. Czym jest NoIP? NoIP to jest system, który, jeżeli ktoś ma publiczny adres IP i zmieniający się, to jest w stanie ten system utrzymać informację o tym, jaki jest aktualny adres publiczny tego użytkownika. Generalnie operatorzy internetowi przypisują użytkownikom stałe adresy IP, użytkownikom, którzy mają internet stacjonarny. Tak na przykład robi TEPSA, tak robią też inni operatorzy. Kwestia jest taka, że generalnie użytkownicy nie potrzebują mieć stałego adresu IP, ponieważ użytkownicy jakby nic nie udostępniają. Tomek akurat potrzebuje mieć stały dostęp do swojej sieci z poziomu internetu i jeżeli jego adres IP się zmieni, no to nie będzie miał do niej dostępu. Musimy więc zrobić coś takiego, żeby Tomek miał cały czas dostęp do swojej sieci za pośrednictwem systemu NoIP. System NoIP działa w ten sposób, że w serwisie NoIP rejestrujecie się i tam wymyślacie sobie domenę. Na przykład esp8266test.ddns.net. Ta domena jest darmowa. Normalnie domenę przypisuje się pod konkretny adres IP, ale ponieważ ten adres IP się zmienia, no to jeżeli wpiszemy jeden adres IP, ten adres będzie dostępny, aż to przypisanie adresu się zmieni. Z reguły taki problem rozwiązuje się na modemie. Na modemie jest opcja dynamiczny DNS, załączacie sobie NoIP, wpisujecie nazwę użytkownika i hasło do dostępu waszego w tym serwisie NoIP, wpisujecie sobie domenę i modem, jeżeli zorientuje się, że publiczny adres IP się mu zmienił, to odezwie się do NoIP i powie: ej, zmienił mi się adres IP, proszę zaktualizujcie go. No i NoIP przypisuje ten adres, który podał modem, do waszej domeny. Jest w porządku. U Tomka na modemie to nie działa. Prawdopodobnie jakieś zmiany w firmware, czy zmiany w samym NoIP. Z jakichś przyczyn po prostu to nie działa. Dlatego można też coś takiego uruchomić na swoim komputerze. Natomiast nie każdy chce mieć komputer załączony 24/7. Poza mną. Dlatego, ponieważ Tomek posiada już ESP8266, na tym ESP8266 posiada tego bota telegramowego, to myślę, że dobrą sprawą jest dopisanie w tym ESP procedury
łączącej się do NoIP, informującej o teraźniejszym adresie. Dzięki temu na tym małym urządzonku, na którym już chodzą rzeczy, może dodatkowo iść również to, a Tomek nie będzie musiał mieć komputera załączonego 24/7, żeby cały czas był wiadomy jego publiczny adres. Oczywiście NoIP nie jest bezpośrednio powiązane z tym ESP, tylko z inną rzeczą, którą Tomek ma u siebie załączoną i do której chciałby mieć dostęp. Dlatego to jest bardziej pod Tomka, ale jeżeli ktoś z Was też chciałby używać NoIP, też chciałby coś mieć zahostowane i też ma problem właśnie z NoIP na swoim modemie, to ta rzecz jest dla Was. Jak w NoIP poinformować o zmianie adresu? Jest paczka do ESP8266, która podobnie właśnie jak ten Async Telegram 2 pozwala jakby na zadziałanie od razu, natomiast ta paczka nie działa podobnie jak funkcja w routerze Tomka. Więc co zrobić, jeżeli chcemy dowiedzieć się, jak jakiś system działa, a firma jest ku temu skłonna, tak jak NoIP? Wpisujemy sobie NoIP, API i zobaczymy, w jaki sposób można się zintegrować z NoIP. Tutaj jest Integrate with NoIP DDNS. Nasz protokół jest w otwartym formacie używanym przez innych operatorów. I popatrzcie, żeby wykonać aktualizację naszego adresu, wystarczy się zwrócić do tego adresu http, użytkownik, hasło, małpa dynupdate.noip.com, NIC, update, tutaj jest nasz hostname i tutaj jest nasza IP. Co więcej, nie musimy tego naszego IP znać, jeżeli go nie podamy, to tutaj jest napisane, że jeżeli nie podamy adresu, na jaki powinien ten nasz IP zostać zmieniony, to zostanie użyty adres, z którego się łączymy. I to bardzo dobra sprawa. Oprócz tego, bardzo ważną rzeczą tutaj jest powiedziane, że musimy zdefiniować naszego agenta tak, aby NoIP wiedziało, że to jest pożądany ruch, że kto jest odpowiedzialny za to urządzenie, do kogo się skontaktować, jeżeli jest jakiś problem z tym urządzeniem, jaka jest firma, jaki jest model tego urządzenia, wersja firmware'u. My to zdefiniujemy tak, żeby być z nimi kompatybilni. Oni nam to robią za friko, świadczą domenę, świadczą system przekierowujący ruch, więc bądźmy lojalni wobec nich. Ja zaloguję się do mojego konta NoIP i tutaj mam moją domenę esp8266test.ddns.net. Domeny można tworzyć za pomocą tego guzika. Wpisujemy sobie, powiedzmy, moja domena, ddns.net lub inną końcówkę. Tutaj są domeny darmowe, a tutaj są domeny płatne od tego Enhanced Domains. Możemy sobie wpisać jakiś tam nasz adres i jest to ustawione. Naszym celem będzie takie ustawienie naszego ESP, aby wysyłał do NoIP zapytanie pod tym adresem i podstawiał do niego wartości. Wartości oczywiście zapiszemy sobie w credentials example i off camera w credentials.h. Potrzebujemy następujących danych. Użytkownik, hasło i domena. Adresu IP nie będziemy potrzebować. Define NoIP username, NoIP password, NoIP domain. Kiedy nasze dane są zdefiniowane, musimy zobaczyć, jak wykonać tak zwany HTTP request z poziomu ESP8266. Musimy wykonać tak zwany request GET, więc szukamy ESP8266 GET request. Zobaczmy sobie na to, tutaj jest w miarę nowa data. Nie potrzebujemy Arduino JSON. Jedziemy sobie tutaj. Interesuje nas ESP8266 HTTP Client. Czy tego już używamy w naszym programie? Nie. Nie używamy. Więc jedziemy sobie na górę i dodajemy tą bibliotekę. Gdzieś tam powiedzmy tutaj. Następnie połączenie do HTTP robi się w ten sposób. Definiuje się tutaj jeszcze jednego Wi-Fi klienta, definiuje się HTTP klienta i potem ścieżkę do serwera. Zaraz Wam pokażę, jak się to tutaj podłącza, ale zanim dodamy sobie tutaj te wartości, które zdefiniowaliśmy. A
Okej, okay, nasze wartości są zdefiniowane, są analogicznie jak SSID, hasło, token do Telegrama, więc tutaj jakby nie ma żadnej filozofii. I naszą logikę do aktualizacji domeny w NoIP zaimplementujemy tutaj na samym końcu, ponieważ bardzo nie chcemy, żeby NoIP było bombardowane naszymi zapytaniami, to ważne jest to, żeby te zapytania robić co pewien czas. Ale chcielibyśmy, żeby pierwsze zapytanie realizowane było tuż po uruchomieniu naszego ESP. I następnie potem co powiedzmy 10 minut czy tam minutę. Na początku ustawię na minutę, potem zmienię to na 10 minut. Więc potrzebujemy ustawić zmienną, a nawet nie. Nie potrzebujemy. Zrobimy coś takiego. W ESP8266 istnieje taka zmienna jak MIDIS. To jest funkcja. Ona zwraca czas od uruchomienia naszego ESP8266. If MIDIS modulo 60 razy 1000, to wtedy tam powiedzmy serial println updating no IP no main. I taka funkcja co 60 sekund wypisze nam na output informację, że aktualizujemy domenę w no IP. Natomiast jak zrobić, że po uruchomieniu naszego ESP będzie się to robiło od razu? No to musimy w takim przypadku zdefiniować zmienną, binarną, zero-jedynkową. Jeżeli NoIP updated, bądź, a jeżeli NoIP nie został jeszcze zaktualizowany, to robimy tą procedurę i na końcu ustawiamy NoIP updated, prawda. Oczywiście musimy tą zmienną zdefiniować na samym początku naszego kodu, tutaj w tym miejscu. Bool NoIP updated równa się false, czyli nie został jeszcze zaktualizowany. I tutaj na końcu musimy zacząć implementować naszą logikę na połączenie HTTP. Wi-Fi client, client, HTTP client, HTTP i teraz string NoIP URL równy. I musimy teraz popatrzeć na nasz URL, jaka jest jego struktura. Kopiujemy go, wklejamy i zaraz będziemy podstawiać. Tutaj robimy zamknięcie cudzysłowa plus string NoIP username. W tym miejscu znowu robimy plus plus string NoIP password. Oczywiście IP jest małe. I teraz nasz hostname trzeba podmienić. String NoIP domain. I tego na końcu MyIP nie podajemy, ponieważ jest on nam zbędny. Tutaj jakieś coś się porobiło. OK. String NoIP URL powinien być teoretycznie poprawny. Teraz musimy ustawić jeszcze w naszym HTTP kliencie to, aby podawać user agenta, czyli wyszukamy sobie ESP8266 HTTP client user agent i patrzymy set user agent, istnieje coś takiego, czyli tutaj jesteśmy w stanie zdefiniować agenta użytkownika. HTTP set user agent i zastosujemy składnię, którą podaje NoIP. Sorry, nie tutaj, tutaj. Dla bezpieczeństwa podamy to po beginie. I możemy w dalszym ciągu implementować naszą logikę. HTTP begin client. Nasz URL przekleimy sobie trochę wyżej. Potem. I dostosujemy sobie tą składnię tutaj, żeby było to NoIP, o tak, jak tam gdzie indziej pisaliśmy, URL, tak jak mówiłem, przekleimy trochę dalej tego user agenta. I teraz interesuje nas kod odpowiedzi, czy ten kod to jest 200. Jeżeli ten kod to jest 200, to znaczy, że nasz adres IP poprawnie się zaktualizował. HTTP response równa się HTTP get. Ta linijka również wysyła nasz request, czyli jeżeli tej linijki nie damy, to nasze zapytanie się nie powiedzie. I teraz zrobimy coś takiego. If HTTP response równa się
200. Serial print OK. Else serial print error. Jak error, błąd. A tutaj na początku zrobimy serial print nowa linijka updating no IP domain. I on tutaj nam wydrukuje, czy jest poprawnie domena zaktualizowana. I teoretycznie powinno to zagrać. Zobaczymy, czy zagra. No tak, jak zwykle nasze średniki. A, jeszcze to jest literówka jedna. Password. I tutaj musi być oczywiście średnik. Patrzymy na monitorze seryjnym. Ojej. Odłączymy go, bo zaczął nam tutaj trochę spamić. Dlaczego on nam zaczął tak zawzięcie aktualizować? A, no tak, milisekundy, modulo ten dany, muszą się równać 0, czyli nie ma być reszty z dzielenia. Oczywiście. Przepraszam no IP, że Wam przez moment zrobiłem za dużo requestów. Raczej się to już nie powtórzy. Poprawiam i wrzucam poprawioną wersję. Ten kod jest na tyle napisany, że jak zauważyliście, pomimo tego, że jest błąd, to ustawiam, że poprawnie się zaktualizowało. Dlatego, żeby właśnie nie było takiego scenariusza, że występuje błąd i jeżeli występuje błąd, to my w szaleńczym tempie cały czas to powtarzamy. Ma przynajmniej ta minuta być odczekana. No i popatrzcie, updating no IP domain, ok. Teraz jest 9.07 i o 9.08 powinno się ponownie to zaktualizować. Jeżeli o 9.08 się poprawnie to zaktualizuje, to zrobię tutaj nie 60 razy 1000, tylko 10 razy 60 razy 1000. I dzięki temu będzie aktualizowanie co 10 minut. No jak widzicie, została poprawnie wysłana komenda aktualizująca adres IP, więc przesyłam zwiększenie tego limitu do 10 minut. Myślę, że jest to na tyle duża liczba, że no IP nie będzie miało nic szczególnie przeciwko. Zrobię jeszcze jeden test. Na moim NoIP podmienię tą domenę, żeby wskazywała na jakiś lokalny adres i potem uruchomię ASP8266, tak żeby zmieniło adres na ten, z którego aktualnie przychodzi połączenie. Rzekomo aktualizacja domeny przebiegła poprawnie, natomiast oprócz tego chciałbym mieć wyjście tekstowe, żeby zobaczyć, czy faktycznie tak przeszło. Bo to, że NoIP mówi nam, że jest wszystko w porządku, no to nie w każdej sytuacji jest zgodne z prawdą. Więc musimy sobie wziąć coś takiego jak HTTP GetString i to nam zwróci tekstową odpowiedź z tego źródła, które odpytujemy. I to oczywiście po naszym OK-u. I do naszego ESP. Updating no IP domain, OK, no change, czyli brak zmian. Jeszcze musimy tutaj zrobić oczywiście znacznik nowej linijki. Czyli on uważa, że podbił nasze IP do takiego, jakie jest faktycznie. A tutaj jest to 192.168.1.1. Ciekawe, jak jest faktycznie. Piszemy sobie Windows Terminal i zrobimy resolve DNS name domenę. Dla pewności odpytajmy sobie adres 1.1.1.1. To jest DNS Code 0. No jest taki, a tam mówiło, że inaczej. Czyli to, co się tutaj wysiada, jest prawdą, a to, co w ESP, nie do końca. OK, widocznie problem był taki, że po pewnym czasie NoIP zablokowało nas za te powtarzające się próby połączenia. Teraz wyświetliło, że jest good, czyli poprawnie podegrało adres IP. Sprawdzimy, czy poprawnie on się rozwiązuje z tego poziomu. Owszem, rozwiązuje się poprawnie z tego poziomu. I jeszcze sprawdzimy, czy na stronie się wyświetla też poprawnie. OK, wyświetla się poprawnie. Więc myślę, że ten rozwój zakończył się poprawnie. Mam nadzieję, że Wam czymś tym filmem pomogłem, że coś więcej zrozumieliście i cóż, do kolejnego filmu. Mam nadzieję, że coś jeszcze z tego typu rzeczy podrzucę i trzymajcie się, cześć!